Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, to jest kolejny odcinek na moim kanale i zapraszam was do oglądania tego vlogu ze szkoły. Parę osób chciało ten odcinek, ja zresztą też chciałem nagrać taki odcinek prosto ze szkoły. Dzień z mojej szkoły, zapraszam. Ale stój, przed startem tego odcinka, jeśli lubisz moje materiały i podobają ci się filmy, zasubskrybuj mój kanał. A jeśli nie chcesz przegapić nowości, a nie wiesz co zrobić, no to ja ci powiem, kliknij dzwonek. Dzyń, 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 już wtedy jesteś pewien, że nie przegapisz nowości z kanału. Przyjdzie ci powiadomienie i od razu możesz wbić na nowy film. Bo filmy są dość częste, jak widzicie teraz znalazłem czas, bo jestem po wycieczce. Poznać to można po tym plecaku. Byłem w kinie na niestety bardzo nudnym filmie Maria Skłodowska-Curie. Nie polecam, dobra, zapraszam. No, gdzie sobie możemy pójść? O, tutaj mamy, widzicie, parking. Przed szkołą. O kurczę, akurat jakieś auto podjeżdża. Ale to do tego budynku tutaj. Dobra, idziemy sobie. No, jesteśmy na tym parkingu. Mamy tu samochody nauczycieli i też niektórych rodziców, dzieci. O, drzwi są otwarte. Wejdziemy na chwilę? Wejdziemy. Spierdzielam. Tam się ktoś kręcił, więc dlatego musiałem uciekać. Jest tu ktoś na skrzyni. O, tam jest takie fajne miejsce do siedzenia. Zaraz wam pokażę. Przykro mi, ale tam siedzą z klasy mojej, więc nie chcę. Oni nie chcą być nagrywani, więc tylko nie mogę tam pokazać wam tej skrzyni. Idziemy dalej. Tam, gdzie wszedłem do środka, to był oddział przedszkolny i zerówka i pierwsza i tak dalej. I tutaj znajduje się nasz szkolny orlik. Czekajcie, zrobię zbliżenie. O, tam mamy miejsce do grania w piłkę nożną i w ręczną. To jest najlepsze boisko do piłki nożnej według mnie. Ale teraz pokażę wam dziedziniec szkolny. O kurde, teraz tam jest świetlica. Dobra, tak po cichu się skradnę i wyłączę flesza. Cicho. Dobra, spierdzielam stąd. Znowu przeszkodzili mi nauczyciele niestety i dzieci, nie chciałem tam się zbliżać, bo jakby zobaczyli, że ja coś tam kombinuję, no to wtedy mógłbym mieć pecha, bo nauczycielka kazała mi pokazać, co ja robiłem. Dlatego musiałem stamtąd spierniczać, ale spróbuję jeszcze raz wejść do szkoły. Idziemy. Nie ma co, wychodzimy. Okej, chodźmy teraz tam może. Idziemy sobie do tego rogu. Tak jak mówiłem, ten samochód przyjechał coś tutaj tworzyć. Znaczy, no to oczywiście ci ludzie, którzy byli w tym samochodzie, przyjechali, żeby coś tutaj popracować. No, a tu się znajdują nasze szkolne kubły. Tutaj mamy kubeł na co? Na szkło? Nie, na papier. Nie, teraz jest tu plastik, czy nie wiem, czy to papier. Tu mamy szkło kolorowe, tu mamy tworzywa sztuczne, a ten to chyba na wszystko. Zresztą po co ja będę pokazywał wnętrze śmietnika? Nie chcę ogólnie iść tam, gdzie są ci z klasy, więc pokażę wam mniej więcej. Zaraz wam, czekajcie, pokażę ten duży parking z mojej szkoły. Tylko taki pan musi przejść. Tak wygląda właśnie duży parking. No, a tutaj mamy nasz żywopłot, tylko że usech. Tak jakby żywopłot. Dzięki temu nie widać samochodów, które znajdują się na parkingu. No i słuchajcie, zapraszam was do kanału Gryzio. Zrobi mi baner i obiecałem, że go polecę. Naprawdę, nawet kanał ma spoko. Zapraszam. No i już właśnie mój tata przyjechał. Jestem już w aucie i zobaczmy, co w ogóle mam w tym jeszcze plecaku. Byłem na wycieczce, słuchajcie, kupiłem sobie tam jakieś tam jedzenie z maka i mam tutaj kupione słodkie. Mamy tutaj czekoladę Milka Tripu, moja jedna z ulubionych czekolad Milki. No. Mamy tutaj ten barka, którego już prawie całego wypiłem. Kupiłem sobie nim dwa bąki, przepraszam.
Takie nie kwaśne, tylko takie normalne. Oryginalne i polecam, naprawdę dobre, ale lepsze są według mnie kwaśne. A te też są spoko. No nie wiem, na chuj, po jakiego chuje mi ta chusteczka od maka tu jeszcze trzymać. A wyrzucę ją w domu. Woda to akurat z domu jest. No i wziąłem ze sobą głośnik. Mogę wam to potwierdzić. Wziąłem sobie głośnik, bo myślałem, że będzie okazja, żeby sobie puścić muzę z głośnika, ale jednak takiej okazji nie było niestety. No i dlatego nie przydał się, ale tak biorę, bo czasami właśnie się przydaje. No i oczywiście moja legitymacja, nie będę jej tutaj pokazywał. Tak o, po prostu, żeby mówię. Wycieczka ogólnie była nudna. Wiecie czemu? Ze względu na film. Film był po prostu masakra totalna, jakiś o Marii Skłodowska, Kiri Boże, weźcie, mówili po francusku, gdzieś łoziu, łąbo, takie coś, nie? I tylko polskie napisy, a no, komu by się to chciał czytać, jakieś dwuzdaniowe linijki, Boże. Naprawdę to było do dupy ten film. I to całe 2 godziny jeszcze trwało, to masakra była. A pojechaliśmy z okazji Dnia Kobiet, więc wszystkim dziewczynom, które mnie oglądają, życzę udanego, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No i tyle z mojej strony. Jeśli chcecie więcej odcinków ze szkoły, no to pamiętajcie o łapeczce w mistrzowskiej w górze, pod spodem. Jeśli może dobijecie 100 łapek, to wtedy będzie jeszcze dłuższy odcinek. Postaram się załatwić tak, że nagram będę w środku, a nie na zewnątrz. Wiecie o co chodzi, bo tylko na chwilę wszedłem do środka. No i tyle, słuchajcie. Chciałbym, żeby te 100 łapek w ogóle się znalazło, oczywiście nie żebram. Naprawdę polecam zajrzeć do Gryzia. Link do jego kanału macie w opisie, tak samo jak do mojego brata. Dzisiaj nie będzie z nim odcinka, bo jutro w ogóle nie wiem, czy coś rzucę, bo mam dużo roboty na jutro, nie? Jutro mam tyle przedmiotów, że na pewno będę miał dużo zadane i będę musiał siedzieć nad tymi lekcjami, nie wiem, z godzinę, dwie, trzy, w zależności od tego, ile nam zadadzą. No i jeszcze rzućmy okiem raz na tą szkołę. To będzie rzut z okna. No tutaj mamy taki kawałek parkingu. A tam znajduje się drugi kawałek parkingu. No i tak wygląda z przodu, tylko niestety przeszkadzają nam te chabzie tutaj. Kurde, ktoś szedł, nie chciał, bo wiecie, nie mogę nagrywać osób bez ich pozwolenia, bo na filmie, bo wtedy mogę zostać pozwany na policję, że ich pokazałem ich twarze, nie? Dlatego musiałem na chwilę przerwać. No tutaj tak o wygląda. No to do zobaczenia i pamiętajcie o łapce w górze. Pamiętajcie, żebyście dołączyli do mojej grupy na Facebooku We Are Monsters. Serdecznie zapraszam. Przyjmuję YouTuberów i moich widzów. Jeśli ktoś chce się ze mną skontaktować w sprawie intra, czy chce po prostu pogadać, no to mój oficjalny Facebook to jest Emil Piotr Wójcik. No i żegnam się, cześć. I only call you when it's